Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego V-bloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj na tapetę bierzemy humerał. Humerał. Jest to płócienny materiał, najczęściej w kształcie prostokąta, zakończony dwoma takimi sznurkami. Jest to szata, którą zakłada się na ramiona i głowę. Obecnie w dzisiejszych czasach zakłada się ją na ramiona z bardzo prostego powodu. Przepisy liturgiczne mówią o tym, żeby nie było widać kołnierzyka czy koloratki kapłańskiej. Dlatego też humerał, oprócz tego, że ma zakrywać szyję kapłana pod albą, też często jest stosowany dla celów higienicznych, żeby alba po prostu była czyściejsza. Ale jakby znaczenie takie duchowe tej szaty bardzo przepięknie mówi o tym modlitwa, którą powinno się odmawiać przy zakładaniu tego humerału, a która brzmi: włóż, o Panie, przyłbicę zbawienia na głowę moją dla odpędzenia wszelkich ataków szatańskich. Tak oto, moi drodzy, mamy ubrany humerał. Moi drodzy, tu mamy tak zwaną humerał z tak zwaną parurą. Parura, troszkę ciężko mi się wymawia tą nazwę. Jest to element ozdobny humerału i alby. Często można zobaczyć wizerunki na przykład świętego Wojciecha właśnie z takim kołnierzykiem u góry pod szyją. To jest właśnie ta parura i taką samą ozdobę ma w tym samym kolorze, ma najczęściej na dole alby. Postaram się ją teraz założyć. I w ten oto sposób mamy założony humerał z parurą. To tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki naszego V-bloga, w którym będziemy omawiać kolejne szaty. Tak więc dziękuję, szczęść Boże i pamiętajcie o lajkowaniu i subskrypcji. Szczęść Boże!